Bez tajemnic. Podcast. Sezon trzeci. Dymitr Błaszczyk. Zapraszam. Rafał. Socjolog, miłośnik, taniego podróżowania, ksiądz zakonnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. To ja. <laughs> no właśnie. Rafał, bo nie wiem, mam taki w głowie lekki dysonans. Nie wiem, czy mam się do ciebie zwracać, proszę księdza, Rafał, księże zakonniku jak, jak będzie najlepiej, powiedz nam wszystkim Nie, nie, no możemy swobodnie Przejść na ty, także żeby było łatwiej Rafał będzie jak najbardziej w porządku Rafał będzie w porządku, tak dobra jest. No to mamy pierwszą rzecz z głowy, odhaczone Zatem, Rafale Bardzo się cieszę, że jesteś Patrząc na to, jakie są ostatnio zawirowania na tle kościelnym, tym bardziej jest mi miło, że zdecydowałeś się tutaj do nas przyjść i bez tajemnic powiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Ale, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ksiądz a zakonnik to się troszeczkę od siebie różni. To może na początku wyjaśnij, żebyśmy wiedzieli, jak to dokładnie jest. Tak upraszczając, to mamy takie dwa typy księży. Są księża diecezjalni, to są ci, których najczęściej widujemy w swoich parafiach. No i są też księża zakonni, to tasy, yy, którzy chcą podążać za charyzmatem swojego założyciela. I tych zakonów jest cała masa, czy podążać przede wszystkim oczywiście za Jezusem, ale jakby taką mm -hmm. drogą wyznaczoną przez założyciela, więc mamy tak upraszczając Franciszkanów, Dominikanów, Jezuitów i wiele jeszcze jakichś tak, innych, innych zakonów, no i w tym między innymi zakon Salwatorianów, do których obecnie ja przynależę, którego ja jestem członkiem. Okej, okay. a czym ten zakon się charakteryzuje na tle pozostałych to znaczy, yy, my mamy założyciela, który pisał dziennik duchowy. No, i tam napisał takie zdanie: Dopóki żyje na świecie, w choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, nie wolno ci spocząć. A później to rozwijał, żebyśmy byli otwarci na różnego rodzaju potrzeby w różnych czasach. Więc naszym takim charyzmatem jest uniwersalność, co się wyraża w tym, że podejmujemy się różnych działań, żeby głosić Jezusa jakby dla różnych osób na różne sposoby. Więc jako zgromadzenie mamy taką typową działalność parafialną, więc ja jestem w takiej zwykłej parafii, jak można spotkać gdzieś blisko swojego domu. Mhm. Ale moi współbracia też na przykład prowadzą wydawnictwo, apostolat młodzieżowy, apostolat wolontaryjny. Część też posługuje na misjach. Mamy Aha. też takie centrum formacji duchowej, gdzie są księża, którzy w ogóle nie są na parafii, ale organizują takie spotkania zamknięte, gdzie po prostu ktoś chce przyjechać na jakiś taki dzień. kumam, tak Kumam, kumam. Wyłączy się ze świata, tylko pomodlić się. Jasne. Zawsze zastanawiało mnie to, bo... Od pierwszego sezonu bez tajemnic chciałem, żeby tutaj usiadł ksiądz, bo naprawdę jest tyle tematów do, do przerobienia, tylko zastanawiałem się nad jednym. Okej, okay, przyjdzie ksiądz, ale czy on będzie mógł się wypowiadać? Ty rozumiem, że jeżeli zdecydowałeś się zagościć na tym fotelu, oznacza to, że będziemy mogli porozmawiać na wszystkie tematy bez ogródek. Czy to prawda? Tak, no ogólnie jakby księża, wydaje mi się, że nie mają jakichś takich tajemnic do ukrycia. Chyba, że jest coś, o czym ja nie wiem, bo przynajmniej no ja może to już ma jakoś inaczej, ale no, ksiądz to jest taki człowiek, który jest cały czas taki jak każdy inny mm. człowiekiem, tylko po prostu który gdzieś tam w swoim momencie życia odkrył, że jego powołaniem jest bycie księdzem. Ale jakby no, pytać każdego księdza, tak mi się wydaje, można o wszystko. Może jakby zapytać, nie wiem, co ma, nie wiem, w bucie jaką skarpetę, to poczułeś się niezręcznie, mhm. ale na jakieś takie normalne pytanie. Wydaje mi się, że żaden ksiądz nie ma jakichś trudności, żeby odpowiedzieć. No, czy mi bardziej chodziło o to, że jeżeli ksiądz udziela wywiadu, no to zawsze tak jest, że a może nie porozmawiajmy o pedofilii, może nie porozmawiajmy o tym, co się działo niedawno w kościele, bo to ja nie wiem, czy mój przełożony zwierzchnik wyraża zgodę na to, żeby mógł o tym powiedzieć. Bardziej w ten sposób, czyli my tak dzisiaj nie mamy. Nie, to znaczy ja będę na wszystkie pytania odpowiadał zgodnie z tym, co wiem, mm -hmm. i jaka jest moja opinia. Więc jeżeli będą pytania, a co ksiądz Biskup myśla te tematy, to od razu jak nie wiem, to powiem, że nie wiem. Ale no nie, nie no, wiem. Generalnie będą jakieś tematy, e, które wiązane są z kościołem, to czuję się jakby tutaj. Dobrze. No to, 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 to bardzo się cieszę w takim razie. Czyli wiemy tak naprawdę, czym się różni ksiądz, a ksiądz Zakonnik, świetnie, bo to też było istotne. No to w takim razie. Kiedyś w filmie, i wydaje mi się, że to dosyć było dobrze odwzorowane, jak Piotr Adamczyk wypowiedział słowa, a grał rolę oczywiście Karola Wojtyły, czy to wzywa mnie Bóg? Czy zatem powołanie, to które miałeś, to ono naprawdę tak występuje, że siedzisz sobie, siedzisz i naraz poczujesz to tak, jakbyś poczuł miłość do swojej wymarzonej partnerki, wymarzonego partnera. Jak to jest dokładnie z tym powołaniem? Myślę, że to pewnie są różne jakieś przypadki. No w mojej sytuacji to było tak, że nigdy księdzem być nie chciałem. Zawsze wchodziłem do kościoła, więc wiedziałem, kto to jest ksiądz. Ale no, kiedy gdzieś jakieś takie myśli, myśli o powołaniu rodziły, no to zawsze miałem taką swoją wewnętrzną, mocną kontrę przecież księży to nikt nie szanuje, to pedofile, to biznesmeni, przecież bycie księdzem to jest marnowanie sobie życia i wszyscy dookoła, moi znajomi podzielają nasze, moje poglądy. Mhm. Znaczy ja byłem w takim środowisku jakoś może mało antykościelnym, bo naprawdę chodziłem do kościoła i jakby też gdzieś tam, no jakby to, że gdzieś te, miałem momentami jakieś różne refleksje na temat kapłanów, nie przeszkadzały mnie w tym, żeby być co, co, co tydzień na mszy i korzystać z sakramentów, ale no, takie wydawało mi się wtedy zdroworozsądkowe myślenie. Będziesz miał żonę, będziesz miał dzieci, coś zrobisz dużo więcej dobrego na świata, dla świata niż jakiś taki chodzący w czarnym. No, były takimi moimi myślami dominującymi. Mhm. Z tym, że no, raz w roku w kościołach zawsze trzeba coś powiedzieć o powołaniach. Mówię tak jako ksiądz, który gdzieś tam teraz wie, że jest taka niedziela powołaniowa i to jest taki moment, kiedy. z zambony księża mówią, że. Jest tyle i tyle powołań, musi być więcej. O albo tym mówisz, po tak? prostu tak, albo wprost mówią, że na przykład no, są różne sytuacje, gdzieś tam dają czasami jakieś takie swoje świadectwo. No jak byłem nam wszak w kościele, to wydawało mi się, że to tu dookoła totalnie nikogo to nie rusza i nikt tego nie słucha, albo słucha tak jak każdego innego kazania, a ja hmm. tak wewnętrznie miałem jakieś takie trudne do opisania wrażenie, że no. To jest coś, co gdzieś mocno do mnie trafia. Dla mnie to było totalnie absurdalne, no bo mówię sobie, Boże, przecież nie chcę być księdzem. Jezu, hmm. przecież no weź sobie innych. No po co ja? Skoro przecież jest kiku. I no, tyś, no, co no, innych no. ja, poza tym. no, Ja miałem kochaną mamę, która mi kupiła mieszkanie trzypokojowe w Warszawie, tylko nie miałem trudności w tym, żeby z jakąś niewiastą dosyć szybko porozmawiać. Więc miałem takie Jezu, no przecież są. przesady. Tak, są tacy, którym w życiu nie widzie, czy tam nie wychodzi, no to on, niech sobie tam ułożą życie w tym... W kościele. Ale ja takie miałem, no po co ja? Eee, no i to tak trwało latami, eee, bo to tak generalnie już gdzieś tak w liceum się zdarzało, eee, ale no też jak już miałem taki moment, że coś jakoś tak mocniej się we mnie odzywało, to mówiłem wprost, Panie jest, każdy ma wolną wolę. Tak mi mówi, na religii w szkole, więc po to obowiązuje. Więc ja miałem tylko mega propozycję. Ja będę świetnym ojcem. Piątki, szóstki, czy ile tam będziesz chciał, Boże, dzieci. Mm -hmm. I ty ich bierz na kogo chcesz. Mogę być ojcem czterech księży, dwóch zakonnic, czy tam wszystkich zakonnic, w zależności od tego, co wyjdzie, naprawdę pełna otwartość. Mówię, Boże, tylko odczep się. Znaczy to mm -hmm. <laughs> może. w, nie, w, w jakim tak, sensie. No, no, oczywiście, tam z pobożnością taką, jaką miałem, no, no, no. miałem ale no, taki był sens moich modlitw, że no, no po co ja? No czemu? Przecież ja mogę być szczęśliwym człowiekiem. Mm -hmm. Co mam to sobie robić? No, no, jak to się stało? Że wreszcie nim zostałeś? No, trafiłem na pielgrzymki trochę tak podstępem, w takim znaczeniu, że na studiach, jak byłem, to mój kumpel powiedział, że matka mu każe iść na pielgrzymkę, bo właśnie ona jest taka wierząca, no ale że on nie ma z kimś iść, więc może ja bym też poszedł. Ja mówię, no w pracować nie muszę, moja kochana mama była na tyle wspaniała, że mówiła mi, synu, ty się w życiu napracujesz, więc te wakacje nie chodź do pracy, po mm -hmm. prostu jak masz jakieś propozycje wyjazdowe, to skorzystaj, my ci pomożemy. Więc ja byłem taki mega chętny na wszelkie wyjazdy, a na pielgrzymkę to już w ogóle wiedziałem, że mamusia zaspokoi wszystkie jakieś tam wydatki, no. więc mówię, dobra, no to idziemy. tym bardziej, że mi tak konkretnie, o nią kilka innych osób, że... Pielgrzymki to jest taki trochę, mówiąc prosto, jak wtedy to mi mówili, taki babiniec, gdzie generalnie każda szuka męża, a takich chłopaków jest tam garstka, więc jakimkolwiek... Więc jest masz ma... duże obłożenie. Zdecydowanie tak. No. więc ja myślę, kolejny świetny argument. No, no, no. <laughs> więc to była taka moja pierwsza motywacja i potwierdziło się w takim znaczeniu, że poszedłem po raz pierwszy na pielgrzymkę po pierwszym roku studiów. No i ta grupa miała, nie wiem, wtedy chyba... W 200 osób. Chłopaków tam było może, nie wiem, z 30, reszta to studentki, albo tam około studentki. Aha, aha. Ale jak była modlitwa różańcowa, gdzie właśnie podawało się intencje, no tam było o dobrego męża, dobrego męża, dobrego męża. <laughs> naprawdę. Teraz jak chodzę, to się tak zmieniło, ale to tu <laughs> naprawdę dominująca intencja. No, no, no. no i to też przekładało się na takie kontakty, że ja podchodzę do jakiejkolwiek dziewczyny i mówię, cześć, pomóc ci nieść plecak. Zostaniesz ja moim mężem. A właśnie, w oczach było. Chcesz wziąć mój plecak? Ja mówię, no twój, twój. Tam, ale w oczach naprawdę to takie już rany. To ten. <gry> no, 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 no. Tylko no. problem był taki, że no nie byłem tam do końca jako taki no, poszukujący żony, tylko taki bardziej turysta, który poszedł, <gry> bo tam <gry> właśnie kumpel go zachęcił. No i że takich, które chętnie rozmawiały, tam była naprawdę ponad setka, a takich, z którymi bardziej chciałem rozmawiać, bo gdzieś tam wizualnie pewne rzeczy też były takie sprzyjające, no co najmniej kilkanaście, więc ja tak. Przechowuję <gry> myślałem... to <gry> <gry> Naprawdę, jeżeli ktoś szuka jakiejś żony, na, naprawdę <laughs> i idzie wartościami, na ja jestem naprawdę reklamujący w ten sposób wszędzie pielgrzymki. Słuchaj, chcesz żonę, iść na pielgrzymkę. <laughs> Jak chcesz męża, no to będziesz mu chciał pokonać jakąś tam setkę konkurencji, nie? Bo to mm -hmm. generalnie statystycznie mniej więcej tak to się przedstawia. E, więc no, mi się na tych pielgrzymkach podobało, bo naprawdę, do no, gdzieś tam tylko sobie myślałem, z którą by sobie tu nie porozmawiać i to potem miało złe konsekwencje też, nie? Bo no jednak gdzieś tam, no, dosyć łatwo my się tam rozmawiało z różnymi i to potem się mm -hmm. źle kończyło, że nagle ostatniego dnia widzę, że tak, z tamtą bym chciał, a tamta by chciała ze mną i no nie, to był taki zły no, no, okres no, no, czasu. No. E, ale podkreślam, wtedy nie byłem księdzem, nie planowałem być księdzem. Ale ogólnie do jakichś kontaktów dochodziło między wami? E, no na pielgrzymce nie, ale po pielgrzymce to już tam bywały... Różne Bywało różnie, to, to dobra, tak. to później, później powiesz, później powiesz. No, więc, więc tak, e, ale właśnie na tych pielgrzymkach generalnie tak mi się spodobało, że co roku zacząłem chodzić, Aha. no i... Potem po dwóch latach właśnie trafiłem do takiej pielgrzymki, na, te, na taką grupę zieloną, też przez jakąś niewiastę. Bo tam gdzie byłem były fajne, ale potem na postoju zobaczyłem taką jeszcze fajniejszą i tak pytam się, a z której grupy jest tamta? No i mówią mi, że no przecież ma napisane na koszulce grupa zielona. Ja Aha. mówię, uh -huh. No i rok później mówię do kumpla, słuchaj, It's It's idziemy taka na zieloną. fajna grupa. <laughs> Zielona, dużo ich jest i w ogóle fajni są. No może pójdziemy z nimi. I ja mówię, no dobra, no to idźmy z zieloną, no co tam. No i okazało się, że tamta grupa wtedy miała w ogóle ponad pół tysiąca osób. No i że w ogóle ona też tam była. Tylko że z chłopakiem. A Ja zawsze byłem taki, że jak jakaś miała chłopaka, no to byłem, no to. To, to nie odwijałaś. Nie, to myślę, że trzeba pomyślności. Tak jest. No ale w grupie pół tysiąca osób, jak jedna miała chłopaka, zostawało jakoś 300 bez chłopaka. No, 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 naprawdę... więc dalej było z czego wybierać. Więc no pod tym względem to naprawdę było takie no dobre, w takim Aha. względzie towarzyskim i w ogóle ro, rozmów poznawanych ludzi i tak dalej. Żeby nie było też, nie byłem jakiś takie totalnie wyrachowany, ja tam No generalnie... nie, nie, no ja podejrzewam, no jesteś no, księdzem, no to... No, ale, no ale tak jeszcze nie byłem. Nie ale było, to, to jest tak, dobrych wartości, no, Tak, że, że Ze złego księdza tam, nie zrobisz. No, to już historia, na różne, na różne przypadki, ale no, tam po prostu, no, mówiłem sobie zawsze, Rafał, ty pamiętaj, to są dziewczyny wartościowe, więc tam no przeginałem pewnymi jakiś tam aspektami, tak, ale gdzieś tam jednak też starałem się pewne rzeczy jakoś tam pewno się tonować, yy, ale właśnie. W tej grupie zielonej byli tacy księża Salwatorianie, którzy byli tacy inni, nie? No tak mówiąc wprost, tacy nienormalni, oni mieli jakieś takie swoje głupie żarty, które nie śmierzyły, nie? Ktoś no, no, tam gdzie no. kulawy, czy ci go okładają pokrzywami, żeby nie myślał o ja Myślę, Aha. to są jakieś psycholenia. myślę, Ale śmieszny żart, śmieszne, żart, nie? Albo był jakiś tam postój, poszli do gospodarza, pytają, czy mogą traktor pożyczyć, i nagle tu wiesz, wszystkie leżą, bo tak na to są, są, są postoje tam mniej więcej co dwie godziny, no i zwykle ludzie tam padają na ziemię, leżą, a no oni tam nagle wyjeżdżają traktorem i tam wstawać leniw, wstawa leniw. Czuby, nie? Ale myślę... I no, to był ten moment. Dobrze znaczy, rozumiem, że to był ten moment, znaczy, że... To było takie nagle pokazanie mi, że księdzem możesz być w sumie takim, jakim chcesz, nie? W sensie, bo zawsze mi się wydawało, że księża to są tacy sami, nie? Tacy właśnie stonowani, pobożni. Eee, no i że to jest spoko, nie? Ale jakby ja się tak nie odnajdywałem, że jak ja mam być teraz taki, jaki jestem i nagle przejść na taki tryb zupełnie czegoś no, no, innego, no. no to myślę, bez sensu. Eee, a tutaj w ogóle taka po prostu no ekipa zwykłych trochę też prostaków, ale takich śmieszk śmieszkujących, a jednocześnie też widząc, widziałem, że no, dający ludziom dużo, nie? W sensie nawet jak potem mówili o Bogu w taki prosty sposób, no to trafiało do mnie też, nie? Do ciebie to trafiało, rozumiem. Tak, więc to było dla mnie raz, Aha. że możesz być księdzem zupełnie innym, a dwa, że rzeczywiście w tym wszystkim zacząłem widzieć, że no, faktycznie ten Bóg generalnie w, w, chyba naprawdę istnieje. Mhm. Taki jeszcze było takie moje pogłębanie się wiary. My no to, i co? Nie wróciłeś się... z dziewczyną, wróciłeś z Bogiem. No, no. No nie, nie jeszcze... Czy jeszcze <noise> nie, coś tu jest? Nie, bo na pielgrzymkach byłem pięciu, więc, a zostałem księdzem po piątej pielgrzymce. więc przez te cztery to raczej schemat miałem inny. And wracałem the... z Bogiem, ale jakąś tam historią miłosną, no, tam dokończoną bądź nej, i potem jeszcze w międzyczasie. Nie, ogólnie ja nie miałem nigdy trudności w tym, żeby z jakąś niewiastą nawiązać jakiś tam kontakt i też dosyć dużo spędzałem czasów w weekendy w takich miejscach, gdzie działo się dużo różnych rzeczy, mm -hmm. więc jakby no nie miałem nigdy jakiegoś tam problemu z tym, żeby gdzieś być koło jakiejś tam niewiasty, która mi się wydawała sympatyczna i żeby gdzieś to się potem porozwijało. A dlaczego e... używasz słowa, bardzo niepopularne słowo, rozumiem, że to jest słowo religijne, ale okej, okay. niewiasta. Co to, co się nie. tak podoba, że wiesz, to takie brzmi... Ale jak podchodzisz do niej, cześć, niewiasto. <laughs> wiesz, to no może, to, tak tak, rodzinie, może to jest taka kontra do tego, jak kiedyś mówiłem o dziewczynach, nie, nie wiem, aha, tylko aha. tego nigdy nie, nie, nie analizowałem, ale jakby, no, tym mówiłem inaczej jak no, o no, dziewczynach no. na imprezach, czy gdzieś tam po imprezie, czy coś tam. No, ale jak na przykład? No, tak jak się na Foki. studiach mówi, o, no. Foka. No, foka. <laughs> to są takie różne, w zależności od tego, Kiedyś wiedziałem, że dużo rzeczy już generalnie potrafiła robić z różnym osobom, to miałem też jakieś... No, inne, określiny. inne, inne. Tak, tutaj jedno to po prostu są słowa, których teraz jako książę <głos》>, wolę jakoś tak, może nie cytować. Mm -hmm. Ale no zdecydowanie wtedy nie mówiłem mu dziewczynek, że są niewiasty. Zdecydowanie no, no, no. nie mówiłem, że są Boże istoty. Zdecydowanie nie mówiłem, że patrząc na nie, dostrzegam nim piękną, stworzonego świata. No to. Okay. Teraz jakby, no ta niewiasta. Czyli ja to, to jest myśli... taka y, zmiana osobowościowa, zmiana nastawienia, zmiana z tytułu tego, że. No, jesteś po prostu księcem? Co yy, się w tobie takiego zmieniło? Znaczy, nie, no, generalnie może zyskałem jakby większy szacunek do kobiet, może to wynika też z tego, że jakby teraz, no tak, zdecydowanie chyba, nie? że kiedyś mniej szanowałem dziewczyny, W sensie takim, że. Yy... No też byłeś młodszy, to też z tego tytułu pewnie wynikało. Trochę hormony buzowały, trochę tak. było to inaczej, ale czy to powoduje to, że jakby Twój statut zmienił się z. Normalnej osoby, w sensie normalnie, no księży też są normalni, ale wiadomo o co mi chodzi, że tutaj jest gość, a tutaj jest ksiądz. I zważywszy na to, że zostałeś księdzem, to natychmiast ta zmiana charakterologiczna nastąpiła w tobie? Nie, raczej generalnie wydaje mi się, znaczy tak służy, że, że właśnie coś poszło i tak, nie? W sensie mówili mi, że zobaczysz, seminarium cię zmieni. Aha. Zobaczysz, będziesz taki inny. Ja mówię, dobra, to niech mnie zmienia. Dobra, no. Mówili mi, że zobaczysz, że po prostu będziesz całe życie już teraz nauczony wstawania o piątej i będziesz się budził codziennie, bo nie będziesz w stanie już funkcjonować tak jak kiedyś. No i nie wyszło, nie. W sensie. Takim, że dalej jakoś jestem takim mnocnym markiem, więc mm -hmm. jak są musze poranne, to zawsze jak się budzę, to myślę, boże. Dlaczego to nie jest tak, że ten, który wymyślił muszę poranne, wszystkie poranne odprawia, tylko taki ja na przykład? No, 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 no. A <taki> czy to, Rafał, nie jest trochę tak, jak teraz my takie myśli naszły, że. No bo każdy ma swój temperament, instynkt, no tego nie da się gdzieś tam zahamować. No właśnie. I czy to nie jest trochę tak, że ty idąc na zakonnika. Zahamowałeś trochę swoje pierwotne instynkty, to, co gdzieś tam ciebie poniekąd, nazwijmy to, najprościej, kręciło? Yy, właśnie na pewno przez 18 milium, tak. Bo ja z takiego studenta, imprezowicza, no, takiego, który gdzieś tam dużo raczej związków zawierał i dosyć szybko je tam kończył. E, no, trafiłem do zakonu. No właśnie. Na wieś, do miejscowości Bagno. więc w ogóle jak mówiłem moim znajomym, bo ja pochodzę z Warszawy, że idę do bagna, to mówię, co, ty, co ty żeś no, co, 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 co poszło, nie tak? No, 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 no. Co zrobiłeś? Przed czym uciekasz? Przed, przed czym uciekasz? Chcesz adwokata? Kogo skrzywdziłeś? Alimenty. No, może po prostu długi, tak? Padłeś długi, nie? Ja mówię, no, no nie, no księdzem będę. I wszyscy mówią, nie, nie możesz być. Mhm. My, no, znaczy mówię, no na razie do seminarium, no ale no, no, jakby to może się tak zakończyć. Aha. No i to był taki skok do totalnie, to, to, totalnie innego świata. No. Ja początki miałem takie, że e, no, jest piątek, dzwonią do mnie znajomi, pytają cześć, co u ciebie? Ja mówię, Boże, co u Was? On mówił, no, okej. Okay. Pytają, co robisz dzisiaj? A ja mówię, no a wy, no, na melanż, a ty modlitwy wieczorne o 21. Nie To Do 18.00, 21.30 kompleta. Potem o 22.00 z Sakrum, po to, żeby rano wstać i wypoczętym chwalić Pana Boga. Ja nie mówię. Aha, przyjechać po ciebie? Nie, jest, jest, jest ok, jest ok. Moja mama jak mnie tam w ogóle zawiozła do tego bagna i zobaczyła, w jakich warunkach będę mieszkać, no bo w Warszawie, no to tak jak wspominałem, rodzice mi tam kupili mieszkanie trzypokojowe, a w seminarium no początek jest taki, że mieszkasz w takim pokoiku mniej więcej wielkości tego studia, czyli to z 10 metrów kwadratowych, mhm. tylko masz jeszcze łazienkę i masz swoje biurko i, i łóżeczko i szafę. I twój współbrat też ma swoje biureczko swoją szafę. No i to jest twoje lokum na najbliższe kilka lat życia. Więc mhm. jak moja ma tam weszła, powiedziała Rafał, Chodź może. <laughs> nie no już posiedzę, posiedzę. No i tam też w zakonach jest tak, że nie masz pieniędzy w ogóle swoich własnych, dostajesz kieszonkowe dopiero po roku. Więc w ogóle jak wchodzisz tam, no to teraz tam trochę pozmieniali też formację, no to masz dwa miesiące postulatu, ale potem masz rok bez internetu, bez telefonu komórkowego, bez pieniędzy, bez wychodzenia. I cały czas jesteś tylko na terenie zakonu i twoje życie polega na tym, że się modlisz i pracujesz. Modlisz i pracujesz. Jeszcze może tylko masz jakieś wykłady. Mhm. I no, ja czułem przeskok. Że tu sobie jechałem na miasto, tu sobie pojechałem samochodem, tu sobie poszedłem na imprezę, tu sobie zjadłem w restauracji, a tu wstaję o zakładam buty, idę do kaplicy, potem idę do ogrodu, mówią mi, słuchaj, dzisiaj będziesz pomagał we wzroście pomidorów. Ty to stajesz po prostu, wiesz, generalnie pomidorka w formie nasionka i poznajesz historię życia pomidora, nie od aż do zbiorów. Ja tam no, no, no. po prostu jak jadłem pomidora, to miałem jakieś lat doświadczenia, jedząc go, miałem prawie jakby swoje własne dzieci. Nie? Tam, nie, żebym tam jakoś to przeżywał specjalnie, nie, ale myślę... Pomidorku Przecież ja ci od nasionka kojarzę, nie? Bo rzeczywiście tam był cały taki system, nie? Że tam dostawałeś tam mhm. do rozsadzania, potem były przenoszone i wszystkie inne prace ogrodowe. I tak samo z kapustą, nie wiem, z truskawkami i ze wszystkimi innymi rzeczami. Więc to jest totalnie inny świat. Ale co takiego... Bo wiesz, są ludzie różni. Niektórzy naprawdę od maleńkości gdzieś tam, no, tak jak chociażby, oprzyjmy to na przykładzie na wielkiego człowieka Karola Wojtyły. Jeden. Oprzyjmy to na przykładzie Wyszyńskiego. Oprzyjmy to na innym. Popiełuszko i Tini, tacy no, wielkie postaci świata religijnego w Polsce, to oni nie podejrzewam, że mieli takie życie jak ty. Co takiego musiało nastąpić w twojej głowie, że zrezygnowałeś... Ja nie mówię, czy to jest lepsze, czy to jest lepsze, ale trochę sakrum profanum. Z jednego świata wskoczyłeś momentalnie w drugi, który się różni od tego drugiego niesamowicie. Mi ogólnie żyło się fajnie, ale tak wewnętrznie miałem zawsze takie o poranku pytanie, no i co? Naprawdę, to było tak, że impreza, tu coś się udało ogarnąć, tak dalej, budzę się, no i... <grywk> coś się udało <byłem> <grywk> no, no. Nie, To nie no. chodzi o substancje, nie, ale... że żeby nie było, ja generalnie jestem abstynentem, w ogóle nie pijem alkoholu praktycznie nigdy e, i przez to to też jakby zwiększało moje możliwości imprezowe, no bo jak moi kumple wydawali na jednym, nie wiem, melanżu u ja wydawałem dwie dychy, bo... Na wjazd. Tak, i ewentualnie jakąś do tego kole, i to był cały mój budżet, a świetnie się bawiłem, bez alkoholu. I przez no to jest to też. gitara. I dzięki temu, tej imprezy mogłem mieć dużo więcej niż oni. nie? Moi no, tam no, no. po jednej tam już kalaskich zgon, a ja miałem taką ekipę i mój brat w sumie też, że tam w tygodniu, w takim wszczytowym okresie, to od środy do niedzieli, codziennie, nie? bo tam w Warszawie no, no, no. każdego dnia inne kluby. Ale budziłem się, no i tak, no i co, nie? To no no, się no, no, no. mi się fajnie, i gdzieś tam miałem takie poczucie, to jest okej, okay, że mogę dalej, mogę z tym imprezować. Miałem też takie swoje biznesu, można powiedzieć. Pierwsze takie amatorskie rozgrywki sportowe, to się rozwijało, tam już było około pół tysiąca osób, tam jakieś miałem możliwości, żeby z tego robić klub sportowy i to jakoś tak szło, że wydawało mi się, no, jest fajnie, nie? Tylko tak było, no, jest fajnie, ale co, nie? I takie... Zawsze było, że no coś w tym jest takiego, co to po prostu, no, no nie dawało mi jakiegoś takiego poczucia, że to ma spełnienia jakieś jakiegoś większego sensu. Nie? To, wiesz, to ciężko obrać słowa, bo to jest... Czy mnie to wkurzało, nie? W takim znaczeniu, że ja naprawdę wkurzałem się tym, że się nie cieszę tak w pełni. Nie? Ja mówię, no kurczę, no przecież ja nie mogę. No już masz już fajną pandę, no masz mieszkanie, gdzieś te pieniądze z tego już są. No po prostu mieszkasz sobie w Warszawie, możesz co robić, różne rzeczy. No czego ci jeszcze brakuje? No czego ty jeszcze z jakich problemów szukasz, nie? Mhm. Wszyscy dookoła jakoś po prostu robią jeszcze inne rzeczy, i są szczęśliwi, co to obudwala, nie? To było takie we mnie, no czemu to po prostu mhm. jakoś, no nie może być tak prosto, nie? Że idę, mam ten, nie wiem, do końca, właśnie z jakąś już w końcu jedną tą żonę, rodzinę, w sensie no, żonę i potem rodzinę i wszystko idzie dalej, po prostu no, do, do przodu, tylko ja czuję, że czegoś tam po prostu nie ma. I mnie to wkurzało, naprawdę mnie to wkurzało. I ja tak mówię, Boże, no czemu Ty się nie odczepisz, nie? Bo jak już tak zacząłem kojarzyć w te fakty, nie? Że jak jestem no, nam no. się czy coś tam, to się jakoś tam aktywuje. A bo przez te pielgrzymki, to mówię, Jezu, no przecież jestem wolny. Jestem człowiekiem, który ma wolność wyboru. To ja wybieram no <laughs> życie normalne, ja to wybieram, nie? No i chyba Ale... dochodzimy do momentu, przepraszam, że wejdę w Tobie w słowo, że chyba dochodzimy do momentu, że nastąpiło to powołanie. Znaczy, to chyba jest taki proces, tak mi się wydaje. Znaczy, dla mnie takim kluczowym momentem, takim, jeżeli chodzi o jeden konkretny, to było jak pojechałem właśnie chyba po czwartym roku studiów do Anglii, do pracy w akwizycji. Mówili mi, będziesz milionerem, ja tu jadę. Mieźdźmy, dawał książki, które wszyscy będą chcieli. Mówi genialnie, genialnie, no, po prostu na <grym> miejscu okazało się totalnie inaczej. Nie jest ta no, robota po od szóstej do dwudziestej pierwszej. Tam z pieniędzy to miałem tyle, że wpadłem w długi, ale kochana ma powiedziała spokojnie. Znaczy, to nie była jakaś tam duża kwota. No ale. Mówili mi, będziesz milionerem, a tam wróciłem tam chyba, nie wiem, w sumie 2000 na minusie. I to naprawdę harowałem od 621, do 21. Może nie wiem, z tym kiepskim we wciskaniu ludziom jakichś produktów, których nie chcą. Pewnie, bo tam niektórzy zarabiali jakieś te pieniądze rzeczywiście, no ale mi tam nie szło. Tam mówili, no świetna książka, kupi pani, to jest najlepsze. Tak wiem, no, to jest ta książka, nie? Jakby pani chciała, no to, to ma jakieś Jasne. Swoje plusy, nie? No i tam. W Anglii trafiłem na mszę świętą po polsku, bo mi powiedzieli właśnie, że jest taki kościół, i tu Polacy sobie chodzimy. bo tam spotykają polskie rodziny. No i mówię, dobra, on to tam w sumie. Akurat niedzielę to był jedyny dzień, kiedy miałem w miarę wolne, bo tam rano była jakaś taka odprawa. A potem mówili, sobie, odpoczywajcie. No ale jak wiedziałem, że tam szaje są, no to myślę, że sobie pójdę. No I tak za drugim razem jak poszedłem, no to był jakiś ksiądz, który właśnie też zaczął coś tam gadać mm -hmm. o powołaniach. O, ja też uciekałem przed powołaniem. No i tymi, tymi, tymi wszystkimi takimi no, slangami, ja no. ja myślę, ty kurczę, nie masz kiedy tego gadać, nie? Więc to strasznie wkurzyło, nie? Ale jak wyszedłem... Już nie miałem imprez, bo tam miałem robotę od, no, od, od, no, od no. staczań, nie? I w ogóle... Bo to był taki też schemat u mnie zawsze, że wiesz, tu coś mi się tam myśli rodzą, ale potem wychodzę, znajome, znajomi, jakieś tam imprezy, jakieś inne rzeczy i to tam gdzieś gdzieś tak zanikało mocno, nie? A tu wychodzę jest tylko robota, która mnie wkurza, nie? Ale nie ja mam takich zagłuszaczy i tak w końcu zów czuję, że tu że mnie jakoś tam mocno bije. Do tego doszło to, że poznałem takich innych księżyń, nie? więc to tak trochę poszerzyło, mm -hmm. że tak powiem moje analizy i mówię Dobra, może to zróbmy tak. Nie wykluczam, że będę księdzem. W sensie takim, że jeszcze to przemyślimy. I to był dla mnie taki pierwszy szok. Zawsze miałem też jakiś taki wewnętrzny lęk, że jeżeli kiedykolwiek powiem, albo pomyślę, że będę księdzem, to umrę, nie? że coś się stanie, że będę ozał. Nie wiem, takie miałem absurdalne myśli, ale nie, mm. miałem, naprawdę miałem, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ale takie, że jeżeli kiedyś tak pomyślę, to świat się skończy, Przynajmniej mój, nie? że no. <laughs> to, to już będzie zgon. No, ale tak pamiętam, że pomyślałem sobie, Boże, nie wykluczam. Nie ja mówię, że będę. Nie wykluczam, nie? Aha. I tak kurczę, stoję, patrzę, o, nie umarłem, nie? Bo to dokładnie pamiętam, tu był w takim parku. I czuję. I to, Dalej jest, to... I to był chyba taki moment, który po prostu, jak mam wskazać taki, takiego podjęcia decyzji, no to chyba właśnie tam Aha. w tej Anglii, w tym parku, nie? E, no i potem wróciłem, no już tam zacząłem dopytywać mm -hmm. tych Salwatorianów, bo to potem właśnie zupy pielgrzymka i to wtedy też było takie, że tam wtedy i Anglia się spotkały, takie różne niewiasty, które generalnie gdzieś tam wcześniej popoznałem. Myślę, Jezu. No. Ale wtedy mówiłem, wiesz co, będę księdzem. Także. Wybacz wszystko. I to, to strasznie ułatwiło, wiesz, takie tam w ogóle porządkowanie sytuacji. Więc <laughs> naprawdę dostrzegam też takie no to, Boże działanie, nie? No to ehm. bardzo, w sensie dobra historia. No. Moja, nie? Ale też jakby wydaje mi się, że mnóstwo księży ma takie historie, nie? Dlatego tak wchodząc szerzej na księży, jak ktoś tam gada, że właśnie księża poszli dla kasy albo coś tam. Ja nie znam takich ludzi, nie? Mm -hmm. w sensie, znam sporo księży yy, i wszystkie historie są podobne, nie? W sensie... Tak y, znaczy, że najczęściej ktoś właśnie nie chciał, każdy mniej więcej wiedział, że jak będziesz księdzem, to nie będzie super, nie? No dobrze, Co? czyli... Yy księdzem zostałeś. No to teraz y, fajnie by było y, trochę nie rozmawiać o historii twojej, tylko może porozmawiamy trochę o historii y, kościoła. Rafał. Nie ma co gadać, ale jak ja wchodziłem do kościoła no z 15 lat temu załóżmy, to kościół był wypełniony, było bardzo dużo wiernych i zupełnie inaczej o tym kościele się rozmawiało. Też o księżach inaczej się mówiło. Dlaczego tak jest, że kościoły w dzisiejszych czasach z roku na rok tak bardzo pustoszeją? Jakie są przyczyny, twoim zdaniem, jako księdza? Mm -hmm. No, myślę, że sporo. Część to sobie sam kościół zrobił, bo no, to, co powychodziło, to uważam, że super powychodziło. Też takie formy formie tak mówiąc bardzo prosto. Bo ja nie, jakby, no będąc w seminarium, jakby no, miałem takie poczucie, świadomości o kościele, że generalnie to tam wszystko jest w miarę ok, tam wszyscy mm -hmm. nas powołania. Ale jak zobaczyłem pierwszy film sykielski w tym mieście, nie? To było mocno. Znaczy, wcześniej był ten chyba kto, ten film co był w kinach o Klery. tak, Klery. Tak, tak, na, tak, jak był Kler smarzowskiego, to byłem taki wyluzowany, nie, w takim znaczeniu nawet, że tam poprosiłem swoją, zaprosiłem taką swoją znajomą, która y, uczyła mnie hiszpańskiego, choć pójdziemy razem, i poszedłem sobie w habicie, no i ona ze mną, no i tak podchodzimy do kasy i tam mówię, szczęść Boże, dwa bilety na Klery poproszę, a ja, Poproszę koło siebie. Więc <laughs> <laughs> nawet gdzieś tam sobie tylko tak trochę tam śmieszkowałem, tym bardziej, że potem właśnie okazało się że tam przy wejściu stał jakiś mój były uczeń, tam mówi, proszę bardzo, sala dla państwa, ja dzięki wielkie, okazało się, że tam w sali na 200 osób było chyba tylko cztery osoby. No jak obejrzałem ten film, no to okej, okay, no to tam było pokazane mocne rzeczy o księżach, ale no w moim odczuciu, odczuciu to nie było takie burzące, w sensie takim, że no księża to są ludzie, więc no po prostu dobrałem to jako taki film, który no, wykorzystał kilka historii jakichś księży, którzy coś tam się pogubili. No to też były fabularizowane. Tak, no i tym bardziej, że to było fabularizowane, no, Więc to takie mm. ok, no, pokazali, co tam niektórzy księża robią. No i ok, nie? bez jakichś tam wielkich wstrząsów wewnętrznych. Ale jak potem zobaczyłem te filmy sekiejskie, ten pierwszy, kiedy jest mm. sobie normalnie ofiara księdza ksiądz do fila. Tylko mówi. nie mów nikomu. Tak. Yy, yy, I potem właśnie pokazany ksiądz, który to wszystko potwierdza, nie? I potem w ogóle pokazywali fakty jakieś absurdalne że ten ksiądz kogoś skrzywdził tu, potem poszedł tam, no, i że naprawdę o tym ktoś musiał wiedzieć, i że naprawdę to wszystko było jakoś tam pozamiatane pod dywan, to myślę, ma mać, co to ma być, nie? No to było mocne. I to wtedy byłem totalnie w szoku. Mhm. W międzyczasie chyba ten Spotlight jeszcze był, nie pamiętam dokładnie, które filmy były, wcześniej czy po, ale no ogólnie jakby, no, te filmy z pedofilią, no to było dla mnie takie, ole, co tu się dzieje w ogóle, nie? No, ja myślę, no, no. Za mocne, nie? I to rzeczywiście, no Mega, mega, mi razy mnie wkurzyło, odważnie mnie szokowało, nie? Jako... Ale naprawdę w, gdzieś tam ze swojego otoczenia nigdy nie dochodziły do ciebie takie sygnały, że tam, nie wiem, Tomasz też mógł mieć takie zapędy. Bo kogo się nie zapyta ze środowiska, to ja nie wiem, ja nie wiedziałem, to na pewno nie było u mnie. Mo no, może gdzieś tam, ale to tam nie wiem nic zbytnio o tym. A jednak te sprawy wychodzą? Ja u siebie w seminarium, nie, w drugą stronę, nie? W sensie, że jeździliśmy do domu dziecka yy, i jako tam wolontariusze pomagać odrabiać lekcje. I był taki jeden, który jak dla mnie zachowywał się dziwnie w stosunku do dzieci. Po prostu za bardzo kontaktowy jak dla mnie był. Gdzieś tam coś tam odrabiał lekcje, on tak przychodził, jakoś tam po główce głaskał, potem wychodził, jakoś tam się przytulał. I myślę, tak pierdziele. Ty robisz, nie? I powiedziałem o tym wprost Aha. mojemu rektorowi, że no moim zdaniem coś jest nie tak, nie? I mówię, od razu idę, do, idę tutaj do, do rektora, bo po prostu no, no nie rozumiem tego, nie? I wiem, że mogę powiedzieć w oczy: słuchaj, się ogarnij, ale to ja uważam że to jest zbyt poważne, żeby tak powiedzieć wprost, no bo jestem w stanie wyobrazić, że on wtedy będzie zachował inaczej. Ale ja, mówię, ja widziałem sytuację, które dla mnie są no, nienaturalne. Po prostu mówię, tak mówię mu wprost, że no, no nie wiem. No, dla mnie to jest po prostu za dziwne. O co dokładnie chodzi? I Mówię, no on, nie wiem, do tego kontaktu z dziewczynkami no, ma za dużo Aha. i dziwnie się zachowuje. Powiedział, okej. Okay. Następnego dnia tego gościa z seminarium wyrzucili. Po prostu dostał informację, że no, rozeznaliśmy. On odszedł w takim poczuciu skrzywdzenia, nie? Bo nie powiedziano mu do końca, co chodzi. I to też jest taki cały też ten problem takich niektórych skrzywdzonych w seminarium, że właśnie, no, wyrzucili mnie za nic. No i ja jestem bardzo ostrożny, jak ktoś tam mówi, że poszedłem za nic. To ja wiem, że generalnie w tego typu sytuacjach, na przykład w tej, o której ja mówię, takie konfrontowanie, ty jesteś pedofilem, nie jesteś, no to jest bicie piany i tutaj, wiesz, mm -hmm, mm -hmm. no nie jesteś w stanie generalnie gdzieś tam dowodnić, że jest, a kiedy ci powie, nie zrobiłem. Wprawnie to jest wiesz, jakby zupełnie nie do udowodnienia, nie? Mhm. Ale no ja naprawdę mam taki obraz z seminarium, że po prostu widzę, że gość przegina. Nic wielkiego w takim sensie karnym, tam by nikt nie był w stanie go skazać. No, rozumiem. Ale, Ale już te pierwsze symptomy, pierwsze sygnały dały tobie do zrozumienia, że może być w przyszłości coś nie halo. I mój rektor go wyrzucił, nie? No, w ciągu... no to w porze gość. W ciągu tam, nie wiem, 48 godzin, nie? Tak samo jakaś jeszcze inna sytuacja była, że właśnie do takiego mojego znajomego zaczął się dobierać jego jakiś tam inny, generalnie jakiś tam współbrat i też to powiedział. I to, to było tam w odstępie chyba dwóch, trzech mhm. lat, chyba nie. I też go wyrzucili. Nie? No, to Wszystko fajnie, tylko widzisz, tu fajnie, że wyrzucili. Szkoda, że dalej to nie było gdzieś tam zapowiedziane, bo wiadomo, na przykład, też tak jest, że jak w pewnej rodzinie dzieją się dziwne rzeczy, to jest zakładana karta. To może też powinno być coś takiego, czy w Polsce, czy wy jako księża, gdzie akurat ty zobaczyłeś, że ten gościu tak i tak się zachowuje, to powinno być to gdzieś dalej powiedziane, bo to, że on został wyrzucony od was, no nie znaczy, że on nie robił tego już nie będąc w zakonie. Bo to też tak może być, prawda? To czy... Szkoda, że dalej kroki nie są wyciągane, ale i tak, i tak lepiej w tę stronę, niż po prostu przenieść go do innego zakonu. Bo to jest tragedia. Tylko wiesz, w takiej naszej sytuacji, nie, jakby też prawnej, no generalnie to jest też tak, że, że ty nie wiesz jak jest do końca, nie? I ty prawnie nie jesteś w stanie je teraz założyć komuś kartotykę na podstawie czegoś, że ktoś, ktoś dziecko głaskał no to wiesz, on cię pozwie, jakim prawem, nie? bo to jest moc no tak. nie Co innego, jest, że jest ksiądz, który miał wiesz, wyrok albo generalnie gdzieś już wiesz, był księdzem, były prokuratorskie zarzuty i gdzieś to poszło jakieś jakiś niebyt. No to, to jest dla mnie wiesz, totalnie niezrozumiałe. I to uważam, że to jest straszne, że takie rzeczy się działy. Z tym, że jakby, no uważam, że te moje sytuacje, o których ja mówię, to jest inny kaliber. W sensie takim, że wydaje mi się, to co można było zrobić w tamtym momencie, to było zrobione. I uważam, że taka powinna być też droga w seminariach. Jeżeli ktoś, coś właśnie gdzieś są podejrzenia, to po prostu lepiej zapobiegać. Mhm. Naprawdę, jak jest coś niepokojącego, to to usuwać. I ja u siebie w swoim takim najbliższym towarzystwie to miałem. A słyszałeś o takich mocnych przypadkach, właśnie jak z tego filmu, że twój współbrat powiedział ci, że jego współbrat? Żeby ten proces był krótszy, nie że tam gdzieś słyszałeś, że w jakiejś tam parafii na Podlasiu coś takiego się wydarzyło, tylko że to łańcuch był o wiele krótszy. Ja jestem księdzem dopiero siódmy rok, dopiero na dwóch parafiach, więc na parafii nigdy nie miałem kogoś takiego, albo przy mnie nic takiego się Aha. nie działo. Aczkolwiek no, wiem o jednym takim no, współbraciciel, zakonniku, który trafił do więzienia. Nie byłem z nim na parafii. Znałem go w takim mhm. znaczeniu, że gdzieś tam się spotkaliśmy. I nie znam szczegółów sprawy, ale wiem, że jest w więzieniu. Jest osadzony po. Bo... za pedofilię. Za pedofilię, tak. Bo został właśnie no, prawomocnie skazany za, konk za konkretne mm. czyny. No to bardzo dobrze. Znaczy się, ja kompletnie no, no, nie mogę sobie tego wyobrazić, co musi się dziać. I to dzieje czy w głowie. Nie interesuje mnie, czy to jest ksiądz, czy to jest biskup, czy to jest tam, nie wiem, murarz, youtuber. Kompletnie mnie to wali. Po prostu nie kumam, jak można być tak spaczonym, żeby robić taką krzywdę dziecku. Tylko dlaczego twojej, w Twoim środowisku, że tak się wyrażę, niektóre sprawy są tak bardzo zamiatane pod dywan? Przecież w gruncie rzeczy Wy sami sobie szkodzicie. Tak, ja też uważam, że no, najlepiej byłoby po prostu, jak coś się dzieje, to, to czyścić. To w, w Wyszyński. To w filmie o Wyszyńskim właśnie kiedyś powiedział do biskupów, że właśnie nie bójcie się prawdy, że prawda was wyzwoli. Ja no, mam tego samego no zdania, nie? żeby to, co się gdzieś tam po prostu dzieje, że jest przestępstwem, to żeby po prostu to jak najbardziej rozstrzygać. Yy, dlaczego tak nie jest? No, pewnie to są takie względy typowoluskie, nie? W sensie jakby wiesz, to nie jest mój poziom, jeżeli chodzi o, o wiedzę, nie? bo ja jestem takim księdzem najprostszym. Ucieknie gdzieś w szkole, w KTHZ ma parafię. Ode mnie nic nie zależy, jeśli chodzi o personalia, jeżeli chodzi o jakiś tam, nie wiem, przydział parafii albo jakieś wyższe stanowiska. <laughs> Więc ja jakby no nie mam kogo kryć, i mam na nie jakiś tam wpływ, więc pewnie dlatego też pewne rzeczy gdzieś tam generalnie no, może do mnie jakoś tam nie, wiem, nie docierają albo ktoś mi o nich nie mówi albo po prostu gdzieś tam jestem w takim obecnym miejscu. Eee, to nie zmienia faktu, że gdzieś tak widzę media, no to też jestem na bieżąco tym, co się dzieje i to też mnie jakoś tam przeraża, nie? To, co było w Dąbrowie Górniczej, jak to było no. rozwiązywane, to, 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 to po prostu, wiesz, dla mnie są takie już ap apogea. Tylko tacy ludzie, Rafał, oni niesamowicie negatywnie wpływają na twój wizerunek. Znaczy, no, twój niepersonalnie zakonnika księdza Rafała, no. tylko po prostu na całe środowisko kościelne. No, masakrycznie, nie? W sensie... No, masakrycznie. I to ta, przez takie sytuacje ludzie się odwracają i przechodzimy znowu notabene tego wszystkiego, o którym zacząłem mówić, czyli kościoły pustoszeją, pustoszeją przez poniekąd takie afery. Tak, no te afery są straszne, nie? I mechanizmy, które się po prostu dzieją, na pewno też są straszne, nie? W sensie, no, na pewno to musi być jakoś znormalizowane. Z tym, że, wiesz, ja generalnie, jakby, nie wiem też jaka jest skala zjawiska, nie? Wiesz, no to, co się wydarzyło w Dąbrowie, jest w ogóle jakiś totalny poziom absurdu, nie? Ja, który generalnie kiedyś byłem taki, żeby naprawdę gdzieś tam po prostu mocno rzeczy piętnować. Dalej taki jestem, nie? Yy, i gdzieś tam jak u siebie pewne rzeczy jakoś tam w internecie robię, to tam, jeżeli chodzi o chwilę, tam się wypowiadałem mocno i tam jak były te filmy, to tam też, no, nagrywałem jakieś rzeczy. Yy, tak w przypadku Dąbrowy, to już po prostu tam jest kopanie leżącego, nie? Po prostu jest taki poziom absurdu, w ogóle, że ja po prostu czytałem i nie wierzyłem. Po prostu myślę... No nie, no, to, to, to już, no no nie wiem, no dla mnie to było tak po prostu, bo ktoś ci popowiadał o jakichś kosmitach, no po prostu, no to się nie mogło wydarzyć, nie, ale klikam, patrzę, ale rzeczywiście, nie, więc... poszaleliły. Poszaleje no, chłopaki. Totalnie, nie? E, tylko właśnie, wiesz, jakby... E, to właśnie działa teraz w taki sposób, że jak jesteś księdzem, to już nie ja zaczyna, jakim jesteś księdzem, nie? Po prostu jesteś pedofilem, jesteś homoseksualistą, jesteś złodziejem, jesteś przestępcą, jesteś patusem. I znam taki mocny przykład młodego księdza, który właśnie e, gdzieś tam się na północy... No, bo poszedł, poszedł z powołania, w moim odczuciu. Naprawdę dlatego, bo gdzieś coś się wydarzyło w jego życiu mocnego, idzie do szkoły, Średnie to była chyba zawodówka albo technikum, i z katechezmu się wszyscy wypisują, mówiąc, proszę księdza, my do księdza nic nie mamy, ale do księdza organizacji. A, okej. Okay. Na parafi chciał zrobić jakieś takie zajęcia dla dzieciaków, odrabianie pracy domowej, chciał coś tam ogarnąć, powiedzieli pedofilem chyba jesteś, jak ty chcesz tak z przebywać. No tak, w zaprasza... no, się... no tak się dzieje. No, zaprasza młodzież na spotkanie, nikt nie przechodzi, nie? No. Idzie sobie w sutanie, to się zanim darli, nie? Gdzie masz chłopaka, idziesz na imprezkę? Jeszcze był przed dobrą nie? I nie wytrzymał, po prostu już nie jest księdzem, nie? Gość, który naprawdę miał super życie przed seminarium, który naprawdę poszedł z czystymi istencjami, który naprawdę chciał służyć Bogu ludziom, no Po prostu dostał tyle razy po twarzy z różnych stron, że po prostu padnie Ja mówię, sorry, ja, ja nie potrafię. nie I tam ja mówi, Boże, przepraszam, ale ja, ja nie jestem. Nie daje no. rady. I nie dał, nie? Już nie jest księdzem. Więc to są teraz, wiesz, takie rzeczy, które dotykają księży. I no, gdzieś tam no, tych przyczyn jest dużo, nie? Ale jakby no, konsekwencja jest teraz tego taka, że iluś tam coś na odwalało gdzieś ktoś kiedyś kogoś krył, czy nawet może teraz kryje, nie mam pojęcia, ale dostają wszyscy, nie? Ale, no to... ale najbardziej ci, którzy są na dole. Bo mm -hmm. wiesz, biskup nie uczy w szkole. gdzieś Wiesz, jakiś kardynał nie, tak ma, jak nie ty. ma parafii, nie? I to ja dostaję te wszystkie pytania, nie? W no. każdym artykule. Ale księżyc co? To... Podziela się nie? Co wy znowu zrobiliście? I to ja muszę za to wszystko jakoś, wiesz, może nie odpowiadać, ale z tego się tłumaczyć. Dlatego właśnie ja też gdzieś tam, no jak robię jakieś rzeczy w internecie, bo taki mam swój kanał, to nawiązuję do takich wydarzeń, jakichś, wiesz, aktualnych, no bo to jest moja codzienność, nie? Po prostu ktoś gdzieś w odwali, a potem ja dostaję pytania co wy? Albo sejdę w habicie. E i siedzie sobie takich dwóch pijaczków na ławeczce, już tacy zmęczeni życiem hmm. godzina 10.30. Ja do nich po prostu nawet nic nie mówię, bo sobie tam idę z ekipą nauczycieli na spotkania, oni kona mnie w drogę w górę i dzieci. nie? No. Nowe pozdrowienie do księży. Nie? Straszne e... to jest. I właśnie ja dokładnie wiem, Rafał, że, że, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, no bo no, nie ma co ukrywać, ale no, taki gigantyczny przypadek zła, właśnie czy Dąbrowa, czy, czy te inne sprawy, które zostały nagłośnione przez media, wpływają tak bardzo mocno na ciebie, a ty, jeżeli jesteś u dołu tej całej piramidy, no to już tym bardziej, bo to właśnie ty masz kontakt z, z młodymi ludźmi, czy w ogóle z ludźmi. Czy kościół w dzisiejszych czasach ma jakieś remedium na to, żeby tego po prostu uniknąć, mówić o tym otwarcie, piętnować tych, tych, którzy to robią. Tylko właśnie szkoda, że tego nie ma. To co może Kościół dzisiaj zrobić? Co ty byś zrobił, kiedy byłbyś tym na górze, a nie na dole? Wiesz, chyba bym słuchał ludzi, nie? W takim znaczeniu, że okej, okay, to co teraz chcecie, żeby było lepiej, nie? Bo mi się wydaje, że naprawdę ludzie. Mają często bardzo dobre intencje. Mhm. E, nawet czasami gdzieś tam, w taki, wiesz, różnych jakichś tam kąśliwych artykułach, e, no, jest takie wołanie: słuchajcie, no bo po prostu no, zróbcie coś inaczej, to będzie inaczej, nie? Więc ja bym chyba posłuchał ludzi i pewnie bym usłyszał to, co teraz już, nie? No, bądźcie czyści w takim sensie, że mhm. po prostu macie przestępców, czy ich ukarajcie coś się wydarzyło, to po prostu gdzieś tam niech ludzie o tym wiedzą, jeżeli o tym muszą wiedzieć. Mhm. Tylko tu, wiesz, co bym jakby rozróżniał też, jakby, bo no księża to też są ludzie, nie? Więc generalnie jakby uważam, że no, jak się ksiądz gdzieś tam, nie wiem... Upije w pokoju gdzieś tam po prostu, bo, bo, bo po prostu nie, mecz oglądał. Nie, no to to nie jest. Te razy trzeba mówić, patrzcie, alkoholik siedzi no, no, przy no. meczu, prostu oglądanie. E, ale jeżeli coś jest przestępstwem, to żeby to było rzeczywiście rozpatrywane w kategoriach przestępstwa. Tylko wiesz, ja nie wiem, bo. To jest tak, że właśnie po tych filmach sekielskich weszły dyrektywy konkretne i tam no, powchodziły instrukcje, jak mają się zachowywać księża względem małoletnich. W seminariach prowadzono testy psychologiczne. Jest nakaz zgłaszania wszystkiego od razu do prokuratury. E, więc znaczy ja też nie wiem generalnie, czy coś się już zmieniło naprawdę, czy nie, ale wiem, że tak teoretycznie są duże zmiany. Mhm. No to mam naprawdę nadzieję, że, że tak jest. No to teraz wejdźmy trochę na drugi temat. Ten był bardzo mocny, no to teraz trochę mniej mocny, ale równie interesujący. Dzieci, księży, kobiety księży, bo to też jest przypadek, który bardzo często się spotyka. Czy naprawdę, Rafał, szczerze, nie prościej byłoby po prostu zrezygnować z tego celibatu, i nie mówić. Tych reguł, że celibat jest potrzebny, bo musimy się całkowicie poświęcić Bogu. A może warto byłoby się poświęcić Bogu i pokazać, że ten sposób budowania cudownej rodziny jest przykładem dla innych. Mhm. Znaczy. Moim zdaniem jakby nie trzeba być księdzem, żeby mówić o Bogu, żeby robić dobre rzeczy. Więc dla mnie, jak ktoś chce mieć rodzinę, to niech ją ma. widzę masę mega wierzących rodzin, które głoszą rekolekcje. w ogóle są takim mega świadectwem. I to jest absolutnie super. E, natomiast, wiesz, prywatnie, e, no to są właśnie te dwa spojrzenia, nie? w sensie ja widzę duży sens celibatu w takim znaczeniu, że rzeczywiście, no, masz czas ten, ten dla Boga, nie? ale jakby też, no, ja wiedziałem, jakby w czym się to wiąże, bycie księdzem ja gdzieś tam no, osobiście no, nie mam takich myśli, niech mi celibat zniosą, no, bo może to też wynika z tego, że gdzieś już miałem dziewczynę i pewne rzeczy już jakby przeżywałem. I wtedy też mimo wszystko wewnętrznie czułem, że no, Pan Bóg co od mnie czegoś innego. Mhm. E, więc no, ja gdzieś tam uważam, że no, ten celibat ma jakiś sens, skoro Jezus gdzieś tam tak wie, to Kościołowi przekazał, mówiąc w Ewangelii, że będą tacy, którzy będą wezrzeni dla Królestwa Niebieskiego. Więc no, to generalnie dla mnie jakoś no, nie jest aż takie problematyczne. Pro, pro, problematyczne. Oczywiście jest druga strona, że rzeczywiście są księża, którzy mają jakieś tam e, no, bliskie znajome i są dzieci księży, to rzeczywiście ma miejsce. Z tym, że jakbym, no, znając akurat takie trochę historii, no wiem, że to jakby nigdy nie wynikało ze złej wojny, jakiegoś tam wyrachowania, nie? To często było takie bardzo prozaiczne, że właśnie, no, ktoś przychodził, po prostu potrzebował pomocy. Znam historię. Takiej matki, dwójki dzieci, którą po prostu zostawił mąż, i po prostu z dnia na nie? I no ale to są to... ładne przykłady, które podajesz. Ja mogę odwrócić kot o i powiedzieć o przykładach takich, że księża po prostu nie wytrzymują napięcia i muszą gdzieś się rozładować. Nie opierajmy tylko tego na takich ładnych, że tam kobieta została zostawiona i ksiądz jako ten dobry posładnik, przyszedł i się on się zaopiekował, zakochali się w sobie i siebie mają. No też mamy złe przykłady. No, zdecydowanie tak. Nie jestem, że. Wiesz, no, generalnie. To jest jakby ten problem z tym wszystkim. Właściwie, no, nie wiem, może to jest właśnie do przemyślenia, czy nie zrobić tak, że to jest opcjonalne. na wschodzie tak mają, nie? że ogólnie mhm. prawosławni do końca seminarium się muszą określić, czy będą mieli żonę, czy nie. I tam mają tak, że przed święceniami musisz wziąć ślub. Znaczy, nie, tam jest dokładnie tak, że księdzem może być i żonaty, i nieżonaty warunkiem tylko, żeby to się dokonało przed święceniami, nie? Więc oni tam w seminarium, no wprost, mają czas, okay. Czas decyzji. Czas decyzji, no i jeżeli znajdą jakąś, znaczy no, zakochają się, założą rodzinę, no to potem są księżmi jakby z rodziną, a Rozumiem. jeżeli nie założą i chcą być, to po prostu są bezrzędni, nie? W sensie, że no, żyją w celibacie. Więc może to jest generalnie jakiś taki, jakaś taka droga, która byłaby też jakąś taką dobrą formą. No ogólnie papież Franciszek na temat celibatu tam miał takie wypowiedzi, jakby wskazujące, że może będzie jakieś rozeznanie, jakieś nowe otwarcie. No, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś chce być jednocześnie księdzem i mieć rodzinę. Aczkolwiek, no, jeżeli chodzi prywatnie o mnie, no to tak jak mówiłem, nie, za mnóstwo super wierzących rodzin, które świadczą o Bogu i uważam na chwilę obecną, że jeżeli nie chcesz żyć w celibacie nie chcesz być księdzem, mm. to załóż tą rodzinę, nie, i bądź przy kościele. Ale z drugiej strony, no, jeżeli ty wiesz, że bycie księdzem jest życiem w celibacie, no to jak się na to decydujesz, no to po prostu staraj się w tym to wytrwać, tak. Nie? To, to oczywiście, bo jeżeli już podjąłeś decyzję i obiecałeś lub tam postanowiłeś, tak, no to też dziwne, żebyś no co chwilę zmieniał zdanie. O, oczywiście. Tylko, że czasami też dla usprawiedliwienia możemy powiedzieć, że nie mamy wpływu na to, jak się zakochamy. No, zdarzają się takie sytuacje. No, czy to jest podobne jak w małżeństwach, nie? że niestety tam statystycznie około 60% małżeństw się sypie, mimo że wszyscy sobie mówią, że będą sobie wierni do końca. No. Więc to jest taki, wydaje mi się, znaczy, no, księża ogólnie no, często mają te same problemy jak ludzie, którzy po prostu no, żyją w danym czasie. Nie? Więc ludzie ogólnie mają teraz problemy gdzieś tam, z ogólnie z wiernością, wytrwałością, gdzieś tam w ślubowaniu czegoś do śmierci i księża no też w ten sam sposób, tak, tak. że gdzieś tam ślubują, a potem właśnie, no a to właśnie może też tak być, że po prostu jakieś ciśnienie, czy gdzieś coś tam i korzystanie z jakichś tam mhm. rzeczy jak w Dąbrowy, <laughs> legendarnie legendarny już przykład, nie? Mhm. E, A czy to... patrząc na, na ciebie, w ogóle czy mógłbyś i czy chciałbyś się podzielić tym, czy miałeś kontakty seksualne przed tym, jak zostałeś księdzem? <noise> Bo to trochę no, będzie yes, dawało yeah. mi obraz tego, yes, co yeah, yeah, yeah. miałeś. Yeah, yeah. Czy zatem to, że miałeś, wiedziałeś, z czego rezygnujesz i to była taka decyzja, no, która w głowie była mocną deklaracją, taka, no, taka, taki deklaratywny sposób podejścia do życia. Wiem, miałem, wiem, co to jest, nie. Wybieram co innego, bo ci, którzy nie mieli, to tak naprawdę nie wiedzą, z czego rezygnują. Nie mówię, że to jest jakaś mhm. rzecz obligatoryjna w życiu, tylko po prostu nie wiedzą, z czego rezygnują. Ty wiesz, to masz może łatwiej. Hmm. Nie wiem, czy łatwiej. W takim znaczeniu, że wiesz, czasami gdzieś tam to świadomość tego, jak było, to było super, jakoś mnie nie ułatwiają mocno rzeczy. Mówię to w takim sensie, że ja dalej jestem tym samym Rafałem, nie? I dalej mi się podobają dziewczyny, które są piękne i dalej gdzieś tam generalnie normalnie czuję, że z tą niewiastą generalnie po prostu, no, mógłby być cudownie. Są takie, które po prostu gdzieś tam powodują, że w moim sercu coś się odzywa jakieś głębsze uczucie. Eee, jakby to jest taka moja codzienność, nie? Że po prostu ja jakby dalej czuję to, co czułem, tylko to jest na takim właśnie chyba trochę tak jak w śluby, nie? Że jak bierzesz śluby z żoną, no to mimo, że masz fajne koleżanki w pracy, no to masz w sobie, okej, okay, one są fajne dalej. Dalej fajnie są fajne. Dalej by się Aha, z nimi robiło okay. coś, coś fajnego, ale ja już wiem, że po mhm. prostu wybrałem tą jedną, jedyną, nie? Czyli rozumiem. O, bardzo fajnie to przedstawiłeś. Czyli możemy powiedzieć tak, że nadal odczuwasz no najprościej mówiąc popęd seksualny, ale ty go wewnętrznie hamujesz, dlatego że. Obiecałeś coś nie innej kobiecie, a obiecałeś coś Bogu. Tak, to jest dokładnie chyba takie moje przeżywanie celibatu, nie? Że po prostu ja mówię sobie, Panie Boże, <grywia> wiesz, że ona jest super ale powołałeś mnie, to jakbyś tam mógł mhm. pomóc generalnie, żeby to gdzieś tam szło, nie szło dalej. Ale to też, wiesz, wymaga takich po prostu, no, jakby codziennych rzeczy, nie? W sensie, ja, znając siebie, jak dostaję jakąś propozycję, a może by ksiądz przyjechał, byśmy sobie film obejrzeli, wiesz co, może nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakby, no, ja boję się siebie w takim znaczeniu, że no wiem, że pewnie jakbym był sam na sam z jakąś dziewczyną, która mi się podoba, to, 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 to by pewnie było ciężko gdzieś tam generalnie e, zahamować. Tylko, tylko za, za, zahamować nie? To mi kiedyś jakiś taki też powiedział odpowiednik, że jest taka dobra zasada między innymi dla księży, że nie stołu, nie? żeby generalnie nie chodzi o jakąś taką sztuczność, nie? ale takie uwrażliwienie, że dalej jesteś tylko facetem. Dalej kobiety są tak samo piękne jak były, dalej Ci się podobają tak, jak się podobały, tak jak małżeństwie, nie? Jeżeli wiesz sobie w delegację z koleżanką, która ci się podoba, to to, że masz żonę i dzieci może nie wystarczyć, jak gdzieś tam popijecie wspólnie albo coś ci będzie zbyt romantycznie. Więc ja no z racji tego, że właśnie wiem, że po prostu... No, sam to wybrałem, w sensie, wiesz, że Pan Bóg mnie tak na, 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 na tą drogę prowadził, e, nie, nie zapominam, że naprawdę jestem dalej tym samym facetem, którym byłem i wiem po sobie, że dalej uważam, że piękne kobiety są piękne i dalej wiem, że można z nimi przeżywać coś pięknego, e, co byłoby super. E, i, I muszę się po prostu hamować, takie facet w małżeństwie, żeby gdzieś tam po prostu, no, nie odlecieć, nie? No tak, ale widzisz, i wreszcie no wreszcie ktoś to powiedział i, i bardzo się cieszę, bo to jest tak rzadko spotykane, że ksiądz powie, no tak, no podobają mi się kobiety, ja jestem no, mężczyzną, no Boże Święty, no nie oszukujmy swojego jestestwa, a jednak jak słyszy się tych wszystkich, no nie, 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 absolutnie, ja w ogóle tak nie patrzę, co ty, daj spokój. No i właśnie taki obraz, taki iluzoryczny obraz, delikatnie zabarwiony nutką kłamstwa już powoduje w nas, osobach świeckich, takie... Co on gada za turnoty? No, niech nie udaje znaczy, Nie no, może są tacy, których jakoś tam Pan Bóg usposobił, że nie wiem, no nie mają Boga takich. Nie no wiem, ale no, nie bez wiem. jaj. Nie no, nie no nie bez no. jaj. Mówię, szukam, wiesz, szukam gdzieś no, ja tam wiem, że i... pozytywów, tak. tym, bo może, bo może, bo może. Nie takie domniemanie dobra, do nie? Tak, tak, tak. Domniemanie przez... niewinności, jak tak, to się mówi. Patrząc przez swoją perspektywę, tak, ktoś mi tak mówi, że on to w ogóle nie ma problemów z tym, żeby właśnie gdzieś z kim się spotkać i że może mógłby pójść z kimś tam nawet. I potem nic by z tego nie było, to mówię szacunek. No, szacun. no, 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 no właśnie. Ja, ja I to jest właśnie nie. bardzo dobrze, że, że to mówisz, Rafał, bo właśnie in, za, zawsze interesowało mnie to, jak to wygląda od tej drugiej strony, czyli po prostu obiecałeś Panu Bogu, bo w to wierzysz, bo Go kochasz, że poświęcasz się wierze, religii, ludziom, a to po prostu zostawiasz, ale. Nadal to na ciebie jakoś wpływa. No tego instynktu, no nie jesteś w stanie z siebie wydobyć, no bo taki jesteś. Tak, tak jest. jest. Zgadzam, się. Zgadzam się? No to Zgadzam gitara się. mamy. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze. A w takim razie, dla tych, którzy zbłądzili i nie dotrzymali obietnicy Bogu, to co byś powiedział? Żeby rzucili tę sutannę, czy nadal mają oszukiwać? Bo to trochę tak jak z tymi pedofilami. Przecież i tak z biegiem czasu chyba to wyjdzie. Albo, nie wiem, znowu zostanie zamieciony pod dywan, później takie dziecko się odezwie, ej, słuchaj, moim ojcem jest ten mm -hmm. proboszcz Janek. No tak trochę słabe to jest. Nie lepiej w ogóle, jeżeli ktoś nie daje sobie rady z tym obietnicą, nie lepiej to po prostu zostawić? Myślę, że to zależy od sytuacji. W takim znaczeniu, że to jest trochę podobnie też jak rada małżeńska, że no, jednak podczas ślubowania ja życie nie zostawię w i chorobie, nie? I jednak... No, znam małżeństwa, gdzie właśnie była zdrada małżeńska i było przebaczenie i, i są z sobą szczęśliwi, nie? Już ileś tam 10 lat. I faktem jest, że on zdradził ją i że faktycznie to było złe. No ale gdzieś tam oboje po prostu, no jakoś to wytłumaczyli sobie mhm, w takim rozumiem. sensie, że no, po prostu żyjemy dalej, nie? Mhm. Więc jeżeli ksiądz, nie wiem, gdzieś tam się z kim zakocha, ale się jakby opamięta, nie, że po prostu no, to było złe i tam, nie wiem, tą osobę przeprasza i po prostu mówi, słuchaj, po prostu no, to, to, to źle poszło, to to jest, jedne, to jest inna sytuacja niż ktoś ma, wiesz, po prostu normalnie kochankę na boku, dzieciaka i tam, wiesz, po prostu podwójne życie. Więc jeżeli ktoś ma podwójne życie, to uważam, że absolutnie to nie ma sensu, nie, bo to raz, że tam dookoła pewnie już po jakimś czasie wszyscy wiedzą, dwa, że... Wiesz, to trudno mi też generalnie. Może znaczy tak, tak, pedofilia to jest przestępstwo, nie? To jest, to jest wiesz, coś. Nie mam tu, tak, ja tak, żadnego tak, tutaj. Zgadzam się, 100%, czuję, tak. że Jeżeli chodzi o wiesz, sprawy między dorosłymi ludźmi. Jak się decydują na to, to oni za to odpowiadają, ale wewnątrz własnego serca, a nie na Tak, więc sali to, jest, to, jest, to, jest trochę, to jest trochę inna sytuacja. Nie? Tak, no ale tak. wiem o takiej sytuacji, że właśnie mój taki znajomy ksiądz poszedł po kolędzie no i spotkał dziewczynę, która była taka po prostu wycofana, no i tak pytają, a czy ty taka. Siedzisz tam taka, ale mówi: Mam depresję, bo jestem córką księdza. Cieszę nie tego, który przyszedł, tylko po prostu innego, <śmiennie> <u> nie? Co <śmiennie> to, to było? Creepy i, jak i tak, ojciec. No, no, to już, no, czy, no nie wiadomo, czy przychodzi, czy nie, no, ale generalnie, jakby, no to pokazuje dramat tego dzieciaka, nie? Rzeczy po prostu właśnie, no. No jej, 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 jej życie po prostu było strasznie ciężkie dla niej. Nie? Więc no wydaje mi się, że wiesz, jak masz dzieci, no nie ja słyszałem, że ogólnie raczej się księżą, którzy ma dzieci, sugeruje, żeby zostawili go Tak słyszałem, nie? Jakby mówię ja nie jestem takim poziomem decyzyjnym, żeby ktoś do mnie przychodził z takimi sprawami w sensie jak pytania, albo żebym takie decyzje podejmował. Więc ja jakby kojarzę, że raczej w ten sposób się mówi, nie? No już jak masz dziecko, no to, 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 to raczej po prostu się nim zajmij, nie? No i z, mam znajomego księdza, który nie jest księdzem, jest ojcem dwóch dzieci, nie? Mhm. I ja prostu... też mam taki przykład, ze swojej parafii jak ksiądz był, w ogóle świetny gość, bardzo go, bardzo go lubiłem. Gdzieś tam chyba się zakochał w jakiejś kobiecie, nie wiem czy z parafii czy nie, niemniej jednak Koniec końców wyszło tak, że mają ze sobą trójkę dzieci, on zostawił mhm. bycie księdzem, no i są szczęśliwą mhm. rodziną. No i tam ta rodzinka, o której myślę, też tak podobnie, nie? W sensie, że on taki naprawdę mega spokojny, Wydawało się, że będzie w ogóle takim, no, mega świętym, ale no właśnie gdzieś, nie znam szczegółów, nie? Ale po prostu wiem, że zakochał się i zostawił kapłaństwo i teraz pracuje, normalnie ma rodzinne dzieci. Więc i też uważam, że to jest dobre, nie? W takim znaczeniu, że no... Zdecydowanie lepiej tak. No, więc jakby generalnie ja znam tego typu przypadki, nie? Mm -hmm. naj, naj, najczęściej. Ale no, jeżeli ktoś rzeczywiście no, tak żyje na dwie strony, no to to, to jest złe, nie? Bo to, to co ty mówisz, nie? to raczej tu w pewnym czasie, po pewnym czasie jakoś tam mm -hmm. wyjdzie. To prawda, to prawda. I, I to już jest, to już po prostu, no, takie życie w prawdzie wydaje mi się tutaj zdecydowanie, zdecydowanie po prostu lepsze. Mm -hmm. No. Nie, ale w, w ogóle powiem ci, Rafał, że dobrze mi się gada. Dobrze mi się gada. <noise> Bo tak, tak normalnie, luźno, wreszcie można z kimś porozmawiać, kto autentycznie powie, jak, jak to wygląda z tej, z tej drugiej strony. No dobra, no to co? No to zejdźmy y, znowu poziom, y, kapkę niżej, ale teraz bardziej dotkniemy reguł. Chyba tak mogę powiedzieć. Powiedz mi, czy serio ważne jest to, że ja się mam wyspogadać? Tobie jako księdzu, czy nie lepiej po prostu podejść, przyjść do kościoła, nie wiem, otworzyć sobie w parku yy, Biblii, albo w ogóle po prostu usiąść w samotności, nieważne, w jakim miejscu na świecie i po prostu mieć tę rozmowę z Bogiem. Po co mi jest ten ksiądz? Więc ja tu chcę naprawdę publicznie szczerze powiedzieć że to nie są miłośnicy z powiedzi. Naprawdę. To nie jest tak, że ksiądz na ogół idzie do konfesjonału z jakimś tam mega entuzjazmem, wow, podpuszczam grzechy. Aha. Tylko to jest ciężkie. Naprawdę. Psychicznie to jest ciężkie. Jak przychodzą ci ludzie, masz taką spowiedź lekką, to jest spoko, nie? Ale czasami naprawdę no, przychodzą ludzie z mocną rzeczą z przeszłości, albo jakąś taką, która ich mocno trafi i ty czujesz naprawdę, że to jest moment, kiedy ty w tym momencie możesz mu bardzo pomóc, albo po prostu jeszcze jego sytuację pogorszyć. I wiesz, jak masz tak kilka godzin spowiadania, to psychicznie to jest naprawdę ciężka rzecz. Więc to jest tak, że generalnie księża naprawdę nie, że tak pchają się do spowiedzi i mówią, chodźcie, 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 bo jeszcze coś posłucham. Mm -hmm. Ogólnie to jest tak, że naprawdę ja już chyba, tak mi się wydaje, słyszałem większość możliwych grzechów i nigdy się świetnie nie bawiłem. To nie jest tak, że, kurde. Ciekawe, co ta pan Aha. robiła, nie? Bo no wiesz, mówi się tak, że księża specjalnie wysłuchują grzechów swoich parafian, żeby później mieć w razie czego jakieś haki. To jest taki absurd, nie? W ogóle no. <laughs> Dla przede przy tym jestem, to powiedzieć mocno, nie? W takim znaczeniu, że naprawdę jak ksiądz, jak zdradził. Nie gadacie między sobą tam, że o, ty słyszałeś, właśnie, y, Tomek Halinka kurde, zdradziła z dziśka. Wiesz, to jest... Nie, ale jest w ogóle raz, że naprawdę... No co może, nie wiem, no są... Znaczy, że własne. Generalnie księża nie mogą mówić o odpowiedzi konkretnych osób. To po prostu jest jakby dogmatycznie, czy dogmatycznie prawnie kościelną uregulowane, nie? Żaden ksiądz nie ma prawa powiedzieć, że słuchaj, ona zrobiła to. To po prostu jest nie? Więc jeżeli jest wierzący a wydaje mi się, że większość księży jest, no. no to dla nich ekskomunika jest czymś strasznym, nie? Po prostu. No to jest. Tak, ten, tak, tak. Dwa, że zdrada w ogóle sakramentu i kapłaństwa, więc pod tym względem to jest naprawdę bardzo mocno przez księżę jakoś tam traktowane. E, a z drugiej strony, no to nie jest miło słuchać o tym, czy się komuś tam po prostu nie poudawało. Po prostu to jest tak, że po prostu no, przychodzi do ciebie gościu, któremu po prostu coś nie wyszło. Więc słyszysz ludzi, którzy często po prostu cierpią, nie? Po prostu mhm. mówią ci, że to nie wyszło, to nie wyszło. Oczywiście są różne spowiedzi. Nie? Znam, ktoś przychodzi regularnie, no to to gdzieś tam jest blisko kościoła, no to, to nie jest tak, że wiesz, widzisz jakiś tam dramat. Mhm. I większość spowiedzi że taka jest, nie? że przychodzą ludzie regularnie, którzy starają się żyć blisko Boga. I naprawdę to nie jest tak, że teraz każdy mówi, słuchaj, poszukaj jeszcze jakiegoś fajniejszego grzechu. nie? Po prostu przychodzi i mówi o takich codziennych mhm. sprawach rodzinnych, prostych, jakich grzechach, które się zdarzają. I to jest. Nie, to też nie jest tak, że każda spowiedź jest jakoś nie wiadomo jak czasowo, ale jeżeli ja słyszę, że ktoś przychodzi i po prostu pewne rzeczy mu nie wyszły, ale jakby no stara się. Nisko. Ale tak z czapy nie, nie dajesz... Z, yy, jak to jest z, tym, z tą pokutą? To masz jakieś... Dobra, słuchaj, to jest tak. Za przekleństwo, yy, jedna <laughs> zdrowaść. <się. śmiech> za kurde tam ubicie się z kolegami, dobra, dwa razy ojcze nasz. <laughs> nie no, wiesz... To, co czujesz w sercu, to dajesz, tak? Tak, z tym, że właśnie niektórzy mówią, kurczę, za mało dowalasz, nie? Ale no, to wytłumaczyli w seminarium. No, Jezus miał koło siebie złego człowieka. Ten dobry łot, ten tak powiem dobry, no, on sam powiedział, że jest tutaj zasłużenie. No, żeby zasłużenie być ukrzyżowanym w tamtych czasach, no to musiał kogoś zabić, musiał do, dokonać jakiegoś okrucieństwa. I on mówi, Jezu, no wspomnij o nas. A on mówi, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Żadnej mega pokuty, typu teraz róża jest, albo gdzieś na kolanach do Częstochowy, albo po prostu teraz się ubiczuj. Po prostu szczerość, krótka rozmowa i odpuszczenie. Więc moje pokuty mogę zdradzić, nie są naprawdę obciążające mega. Najczęściej mówię, weź sobie znać chwilę i... Przeczytaj fragment Pisma Świętego. Jak uważam, że jest odpowiednia sytuacja, to mówię, jeszcze zrób dobrą kawę dla żony albo weź tam dla męża. Po prostu znajdź jakąś taką chwilę. Więc to nie jest ani tam obciążające czasowo, ani fizycznie, ani psychicznie, ani finansowo, e, ale też y, naprawdę no jest różnica. Jeżeli wierzysz w tym, że się spowiadasz w konfesjonale, a tym, że sobie gdzieś tam w parku siądziesz i popatrzysz na drzewo, powiesz, dobra, załatwione, nie? No, naprawdę księża spowiadają, okay, wszystko to, co robią, tylko dlatego, bo tak powiedział Pan Jezus, nie? Mhm. On powiedział do apostołów, komu odpuścicie, są mi odpuszczone, komu zatrzymacie, są mi zatrzymane. Wraz z wiekami to się rozwijało, mhm. doszło do tej obecnej formy, ale no, samym pomysłodawcą jest Jezus, nie? I to, że księża idą do spowi spowiadać, nawet kiedy gdzieś już nie mają siły, bo po prostu bym się nie chce, bo mają gorszy dzień, ale i tak idą spowiadają to tylko dlatego, bo to powiedział Jezus i oni tam idzie dlatego, bo chcę pomóc tym, do których podesłał ich Pan Jezus. Mhm. Yy, no jeżeli wierzysz w Boga, wierzysz w Jezusa, no to nie powinno być dla ciebie obojętne, Czy to teraz na basenie w Saunie sobie posiedzę, i albo gdzieś tam sobie po prostu podczas mhm. joggingu sobie pogadam. No ja rozumiem, bym, rozumiem. Tak, jak to no to okej, okay. czyli to, to, to kolejna rzecz, która mnie interesowała i którą wyjaśniłeś. A ja wiem, że nie możesz powiedzieć o, tam, o osobach, dokładnie o kogo chodzi, ale tak usłyszałeś kiedyś, że ktoś, nie wiem, jest złodziejem na przykład albo że kradnie, albo że nie wiem, bije żonę. No jak jest się księdzem, to ogólnie przez kilka latka państwa już generalnie poznaje. Ale chyba nie usłyszałeś nigdy, że nie, wiem, zabiłem kogoś. Wiesz, do. No... Nie chcę jakoś tak mówić konkretnie, ale znaczy, no okej, może, a może mogę, jestem w stanie powiedzieć. Nie no, słyszę, Znaczy chyba ogólnie za zabójstwo to, to, to nie że Nie, to pewnie bym pamiętał, chociaż trudno powiedzieć, bo to też jest tak, że jakby... Jak wychodzisz z konfesjonału, to raczej starasz się to, to tam zostawić, nie? I naprawdę tak jest, nie? Że to jest tak jak trochę, jak wchodzisz, nie wiem, do pracy, wychodzisz i tego nie zabierasz z sobą, to, to trochę może jak zła analogia, ale generalnie jakby, no to, 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 to co w konfesjonale, zostawiasz w konfesjonale, nie? Tym bardziej, że to jest, wiesz, tak, że potem te chwile, chwilę później tych ludzi czasami widzisz, chwilę później z nimi gadasz, nie? Jednak to, co w spowiedzi, ma zostać w spowiedzi i rzeczywiście zostaje w spowiedzi, nie? Więc ja cokolwiek nie usłyszę w konfesjonale, odchodzimy od i gadam tak, jakbym po prostu nic nie usłyszał. No tak, ale czy to nie jest trochę no, straszne, że ktoś ci mówi, że nie wiem, no nie mówię o zabójstwie, bo to jest przykład, no nie z tej planety, ale na przykład, że ktoś jest złodziejem, albo jakiś tam gangsterem czy coś. I ty słyszysz i dobra, ja słyszałem, ale ja nic nie wiem. To, to takie osoby chyba powinno się zgłaszać. To znaczy, mm, ja nie mam prawa wykorzystać tego, co było w konfesjonale, natomiast powinienem powiedzieć tej osobie i mówię, jeżeli robisz coś złego, słuchaj, to jest złe. Ty niszczysz ludzi, ty po prostu sprzedajesz śmierć to po prostu jest złe, to po prostu tego nie rób. A jeżeli bym usłyszał, że zabiłem człowieka, to bym powiedział, słuchaj, no, ty musisz to zgłosić, ty musisz się przyznać. Więc jakby ja nie mam prawa niczego takiego zrobić. A dlaczego nie masz prawa? Z, z, z jakiego względu? Daj mi coś powiedzieć. No dobra, no ale no to odwróćmy sytuację, że ja do ciebie przychodzę jako kumpel. No i mówię ci, słuchaj Rafał, zabiłem kogoś. No jeżeli mówisz to w spowiedzi, to kończymy spowiedź, ja do tego nie mam prawa wrócić. Jeżeli przychodzisz do mnie jako, jako kumpla i siadamy sobie i to nie jest spowiedź, gadka no to gadałem tak jak w gadce, nie? Czemu? Tak, coś się no, stało. Okej, okay. no a teraz y, jeszcze inna sytuacja. Y, siedzimy tam w pewnym gronie i ktoś mówi i ty to słyszysz, że ja kogoś zabiłem. No to takim pierwszym chyba rzeczą, która nacho nachodzi na myśl, no to jest to, żeby tę osobę zgłosić. To znaczy, nawet jakby, jakby to byli moi znajomi, nie? ktoś bym powiedział, że zabiłem, to i tak bym powiedział, nic cię zgłośnie. W sensie jakby generalnie wydaje mi się, że zawsze trzeba czekać, tak po prostu kierować, bo... Znaczy, wiadomo, że jakby się... Gdyby to była sytuacja taka, że siedzimy, ktoś mówi, że zabił, ja mu mówię, słuchaj, pojedźmy razem na policję, ja ci pomogę. To co będzie, będę w stanie, ale no, zabiłeś człowieka. To, nie, żart, nie, ty musisz to zrobić, nie? Powiedział, ja uciekam, no to bym zadzwonił, nie? W takim zasadzie, że no, trzeba go po prostu, wiesz, e, no tak, no bo... ukarać, nie? Ale spowiedź jest inny kaliber, nie? Ja, ja, ja wiem, ja wiem o co Tobie chodzi, że to są pewne wartości i Ty to traktujesz tak, że to. Jest taki sakrament, ale teraz jeżeli na przykład przychodzi do ciebie gość i mówi, no wie pan co, no dobieram się do swojej córki, no cały czas się do niej dobieram, no krzywdzę ją, no to jak ja coś takiego usłyszał, no to waliłoby mnie to, szczerze mówiąc, czy to jest jakiś tam mój kuzyn, kolega, czy, czy, czy ktoś. Po prostu bym to zgłosił dla dobra tej córki. Gdyby ktoś do mnie przyszedł poza spowiedzią, to tak, nie? Ale jeżeli w spowiedzi, to zostaje w spowiedzi. W Belki tak skazali księdza, nie? Że właśnie przyszła do niego dziewczyna do spowiedzi z jakimiś tam stwierdzonymi problemami depresyjnymi i on po spowiedzi tego nie zgłosił, ale, znaczy nie wiadomo, co było w konfesjonale, bo to jakby zostało w konfesjonale, ale sąd go skazał. Tam na symboliczną chyba karę, nie wiem, jednego euro czy coś, ale żeby pokazać precedens, nie? Że ksiądz, który w konfesjonale miał dziewczynę, która miała problemy depresyjne, a tego potem nie zgłosił gdzieś tam dalej, popełnił przestępstwo. Tylko to jest jakby no, niezrozumienie, jakby czym jest spowiedź, Spowiedź generalnie jest dla człowieka, zgodnie z naszą wiarą, nie? Jest momentem, kiedy ty przychodzisz spotkać się z Bogiem, mm -hmm. i kozią ci tam tylko pośredniczy, i ci pomaga tu w tym wszystkim, żebyś ty sobie sam z Bogiem załatwił, i potem on ci mówi, co ty musisz zrobić. Jeżeli w spowiedzi, to zostaje wszystko w spowiedzi. Przed, po, okej? Okay. Ale jeżeli chodzi o sam sakrament, to po prostu tak jest, nie tak no teraz ja, ja wiem wiem, tylko teraz można sobie znowu następne pytanie zadać, co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest dobro osoby pokrzywdzonej? Jeżeli ty jako spowiednik, to usłyszałeś, czy dobro, nie wiem, wiary w to, co wierzę. No, moim zdaniem, raczej dobro tej osoby. Znaczy wydaje mi się, że jakby to można łączyć w takim znaczeniu, że ksiądz w konfesjonale zawsze będzie mówił tej osobie, że ty to musisz zrobić, że ty to musisz hmm, po prostu jakoś ujawnić ty to musisz zgłosić, ale jakby no, z natury tego to jest maks tego co może zrobić. Mhm. Ciekawe. W sensie ja rozumiem, dosłownie rozumiem w ogóle też wydaje mi się, że jesteśmy no trochę na punkcie abstrakcji, no bo raczej nie zdarzają się takie przykłady, że ktoś przychodzi i mówi proszę księdza, dobieram się do swojej córki, krzywdzę ją, jestem pedofilem i tak naprawdę nikt nie na razie nie złapał, ha, ha, ha. No, no takich sytuacji pewnie nie ma, ale ogólnie uważam, że powinno trochę to zostać przetransformowane na punkt, że jeżeli ty wiesz o takich rzeczach, gdzie komuś dzieje się krzywda, no to moim zdaniem powinno to jednak być zgłaszane czy znaczy, to jest bardziej w drugą stronę, że ksiądz może ci w konfesjonale powiedzieć, że generalnie nie cię, jeżeli ty się nie pójdziesz, nie zgłosisz. Jakby to jest max, co ksiądz może zrobić z punktu widzenia kościelnego. A z punktu widzenia człowieczego? No. Wydaje mi się, że właśnie to jest to, że my jesteśmy no, istotą duchową i, i cielesną. W takim znaczeniu, że to wszystko duchowe, w, z, z punktu no, widzenia naszej wiary, mojej wiary, to się, to, to, to się przenika. Nie? Więc to nie ma tak, że to robi tylko człowiek bez Boga. Tylko po prostu w tym wszystkim to się łączy. Nie? I są rzeczy, które po prostu się robi e, właśnie tak typowo po ludzku, czyli ktoś leży obok, tego go podniosę, ktoś jest przedstawicą, tylko pójdzie z ale sakrament dotyczy duszy. nie, To jest sakrament na duszy, nie ciała, nie, Więc ja tu po prostu jestem. W, w, w Profesjonalne po to, żeby pomóc mu coś zrobić z jego duszą, mm -hmm. żeby ją oczyścić, ale też mu coś wskazać. Ale jakby to cielesne, wszystko jakby to jest to jest poza, 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 poza spowiedzią. Rozumiem. W ogóle mam wrażenie, że na ten temat moglibyśmy <noise> jeszcze gadać no, z dobre <noise> dwie godziny i nie wiem, czy te przepychanki, czy w ogóle odmienny punkt widzenia. Aczkolwiek wydaje mi się, że mamy ten sam. Serio. Wydaje mi się, że mamy ten sam i, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to, to pewnie doszlibyśmy do takiego stuprocentowego konsensusu. Ale dobrze. Na sam koniec naszej rozmowy, bo już trochę ze sobą rozmawiamy, chciałbym, abyś powiedział, ile księża tak naprawdę zarabiają. Bo to jest tekst, który no, polaryzuje Polaków. I nie mówią, że ci, co na wsiach, to ledwo mają na. Jajka, a na pewnie te jajko dostaną jeszcze od dobrej pani Basi, a ci z dużych miast to kurde, oni to sobie pożyją. Jak jest? Yy, znaczy prawda pewnie gdzieś tam po środku. W tym, że ja jestem zakonikiem, więc jakby trochę inaczej mają księża i zakoni. U nas w zakonie jest tak, że ja nie dostaję żadnych pieniędzy z parafii, za sakramenty, za chrzty, z tacy. Wszystko idzie na dom zakonny, na utrzymanie domu zakonnego i różne rzeczy z tym związane. Więc to, co ja mam do dyspozycji, to jest moja pensja, którą dostaję w szkole. Więc ja, jako nauczyciel obecnie mianowany, dostaję tyle, ile każdy, czyli tam za etat dostałem 2938 zł. Bo mam teraz 16, 16 godzin katechetycznych. Na rękę. Na rękę, tak. 2938 chyba. Jakoś. No dobrze. No, no, generalnie jakby no, to jest mniej więcej koło ko, ko, ko tej kwoty. Więc jakby tutaj, jeżeli chodzi jakby o, o mnie, zakonników typu ja, no to generalnie. Nic więcej nie masz takiego, że tam stacy czy coś. Nie, 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 nie. nie. Okay. Z tym, że jakby to jest system u nas w zakonie, inaczej jest ku decyzjalnych, więc tam no, oni mają chyba tak, że właśnie mają pieniądze z intencji, więc te kwoty mogą mieć zupełnie inne. No i tu też tylko bazuję na tym, co gdzieś tam słyszę, że to może być tam, nie wiem, 4 tysiące, 5 tysięcy czy więcej. No wydaje mi się, że raczej chyba ciężko, ale mogą być parafie, gdzie to się udaje. Nie, nie wiem, bo tam może dają jakieś duże ofiary za pogrzeby, bo oni wtedy też mają jakiś taki chyba system, że... No z tych intencji po prostu też chyba część przekazów mm -hmm. naprawię. aczkolwiek no, jakby ja nie jestem księdzem decyzjalnym, więc tutaj tylko po prostu jakby też o pieniądzach nie galam z innymi ludźmi, także z innymi księżmi, jakby mnie nie interesuje ile oni tam zarabiają, ale mam świadomość, że te systemy finansowe są różne, ja na przykład wiem, że redem turyści z kolei mają tak, że nie mają w ogóle pieniędzy nawet ze szkoły, tylko dostają koszynkowe 100 zł ale mają wszystko wspólne, nie? W sensie jest samochód wspólny, zatankowany, więc potrzebujesz, że się chasz, tylko bierzesz i jedziesz. E... Wspólny Majbach. <laughs> tak mówią, aczkolwiek, no nie, na jest jak akurat o ten temat gadałem z nimi, to mówię, że z Maybachem to jednak no, no polecieli wszyscy, nie? w sensie, że to zdjęcie jest takie raczej mocno zmontowane, ale no generalnie jakby oni mają redemptoryści no. system, chociaż ojciec ty nie ma jeszcze jakiś podsystem, nie? I też tak myślę. No, więc to jest jeszcze inna, inna jakby Bo to tam, jest ten zakon. Tak, to są no. te... Aczkolwiek no jakby wiem, że ojciec Rydzyk... Jakbyście nie jakąś, wiedzieli. Tak, swoją jakąś tam po prostu autonomię chyba, mm -hmm. ale tacy, których ja spotykałem w Elblągu, no to jakby no nie jeździli Maybachami. Nie, no to jest, że elity. Jeszcze był taki bardzo fajny przykład takiego księdza z Pomorza. On też w takich łańcuchach, w takich krzyżach, kojarzysz? Jankowski? Tak, Dokładnie. Tak. No. No, to był e, ksiądz. Tak. No właśnie, no, z tym, że no właśnie to jest tak, że, że no ewidentnie generalnie niektórzy takie te kwoty muszą mieć spore, ale to chyba właśnie są jednostki, nie? W sensie, no księża, którzy są w moim wieku, nie? Ale tak tam się widujemy, to nie widzę po nich, żeby tam, nie wiem, byli o jakoś obwieszeni złotem. A może nie, może mają tyle pieniędzy, ale nie kupują tego, nie mam pojęcia. Z tym, że no to, to też wydaje mi się, tak jak ty mówiłeś, nie? na pewno inaczej jest na wsi, inaczej jest w miastach, ale jak to tam w poszczególnych przypadkach wygląda, to nie mam pojęcia. Wiesz co, Rafał? Może zróbmy tak, bo czuję niedosyt. Ogólnie czuję niedosyt po tej rozmowie. Też wiem, że w dzisiejszych czasach ludzie mają określony limit na rozmowę, na, na wolny czas. No, słuchanie i oglądanie podcastów to jest czas wolny. Jeżeli, moi drodzy, wam się ten podcast podobał, to zadam pytanie w waszym i w moim imieniu. Czy chciałbyś przyjść jeszcze raz, na przykład, żeśmy dokończyli pewne tematy? Jasne, jasne, jak coś jeszcze będziecie Państwo uważali, że ty no. że warto byłoby jakoś tam przygadać z Bo z ja mam jeszcze wiele, chęcią. naprawdę wiele pytań do Ciebie, Rafał, i o to, co, co robisz. Dobrze mi się z Tobą rozmawia i fajnie, że tłumaczysz nam. Tak, od podszewki, jak to wygląda. Za dzisiaj chciałbym Tobie serdecznie podziękować. Było mi naprawdę bardzo miło, super rozmowa. No i cieszę się z tego, co powiedziałeś: Jak ten kościół z Twojego punktu widzenia wygląda? Ja też dzięki wielkie. Jak wykończyłem słuchających, to przepraszam, on mnie zaprosił. Także wszelkie jakieś tam ewentualne reklamacje, zastrzeżenia do Ja się tu nie wchałem. Ja po prostu byłem zaproszony. Naprawdę. A wiecie, moi drodzy, że my się naprawdę nie znaliśmy wcześniej. I z tego właśnie to wynika. Poznaliśmy się dosłownie dwie godziny wcześniej. Dzięki, Rafał, raz jeszcze. Ja również. Mega wielkie dzięki. Także by coś kiedyś mógł jeszcze pomóc z ogromną przyjemnością. Super. Także, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, że widujemy się dwa razy w tygodniu dajcie znać czy łapkami, czy subskrypcją, jakkolwiek wolicie w komentarzu, również tak może być. Dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00. I pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.